Hej, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Spider-Man Miles Morales. Przeniosłem się w tym momencie do północnej części miasta, gdzie czeka na nas nowe zadanie, tym razem związane z Fist, a więc z chęcią sprawdzę, o co tym razem chodzi. Będziemy musieli zejść chyba jakoś tutaj i dostać się na górę. Czyli patrzcie, do samego Fist chyba wejdziemy. Pójdę jako Miles. Dowiem się, co się dzieje w Fist. No proszę. Hej, Ganki. Pogadam z Glorią o Fist. Jako ja, nie Spider-Man. Brak przykrywki najlepszą przykrywką. Dobre! Dowiedzmy się, co się dzieje. Hej, Gloria. Co jest grane? Czemu wszyscy wyszli? Pękła rura. Już posprzątaliśmy, ale miasto każe nam czekać na usunięcie awarii. Ach, ta rura była naprawiana już 3 razy i dalej pęka. Możecie wysłać ludzi do innych domów? Są przepełnione. Ci ludzie nie mają dokąd pójść. Staramy się dać ludziom jedzenie i ciepło, ale w taką pogodę... Będę mógł jakoś pomóc? W sumie to tak. Zajrzysz do ludzi mieszkających w parku? Nie zawsze chodzą z problemami do kierownictwa. No jasne. A później dalej odpoczywaj. Za dużo pracujesz. Tak, tak. Pogadajmy w takim razie z ludźmi w parku. Przypominam, że Fist pomaga między innymi bezdomnym. Muszę odkryć, co się stało z wodą. Może ktoś będzie wiedział. Tutaj chyba mogą coś wiedzieć, prawda? Pewnie, że lubię, jeśli mogę później wrócić do ciepłego mieszkania. Rozumiem. Poradzimy sobie. Gloria robi, co może. Przytrzymam. Dzięki. Jestem Steph, dziewczyna Glorii. Pomagam w Fist, a raczej tym, co z niego zostało. Tak. Gloria mówiła, że miasto wstrzymuje otwarcie. Są wyjątkowo uparci. Do tego pojawili się dosłownie godzinę po zalaniu i od razu zamknęli budynek. Ech, brzmi jak skończona foliara, co? Nie, to dziwne. Słuchaj, Miles, dzięki za pomoc. Bardzo podejrzane. Muszę popytać więcej osób. Może to naprawię. Tylko kto będzie miał jakieś informacje? Może tam. A przy okazji znowu komuś pomożemy. Hej, pomogę. Dzięki. Nie chcę, żeby to wszystko przemokło. Najpierw się bałem, że nas okradną, a później nagle nas zalało. Nawet kupiłem nóż. Skąd taki pomysł? Złapałem gości, którzy sprawdzali teren. Przegoniłem ich, ale zaraz wrócili. A później wzięli i zniknęli tuż przed zalaniem. Dobra. Daj znać, jak znów przyda się pomoc. Aha, i uważaj z tym nożem. Pewnie. Dzięki. Co cię tu nie wspominałeś, że ktoś sprawdzał teren. Nadal nie wszystko jeszcze. Może tutaj? Jakieś nowe informacje? No. Witam. Przesłyszałem się, czy był tu jakiś inspektor? Tak. Jakiś miesiąc temu. Po tym, jak zamontowano nowy grzejnik. Powiedział, że wszystko jest w porządku. Ale chyba nie było. Ta. Powinien wychwycić coś takiego. Muszę lecieć. Nie zmarznij! Ty też. Może to już nam w jakiś sposób pomoże? Hej, masz czas? Działam przy Speed na nagonie. Co tam? Jacyś goście sprawdzali teren Fist przed zalaniem. Miasto wtrąciło się podejrzanie szybko. Do tego na krótko przed pęknięciem rury inspektor twierdził, że instalacja jest w porządku. Myślisz, że to sabotaż? Na pewno. Muszę założyć kostium. Czyli znowu wchodzimy do budynku. Spędziłam trochę czasu w drugim ośrodku. Jest większy, ale tu jest bardziej przytulnie. Przebiorę się. Wspaniała kobieta. Niestety zmarła w zeszłym roku. Niewielu zostało dobrych ludzi. Szkoda, że nawet nie ma widocznego ruchu ust, kiedy rozmawiają takie poboczne postacie. No ale cóż zrobić. Jeśli się gdzieś przebierać, to zawsze
w budynku, w jakimś schowku, gdzie nikt nas nie zobaczy. Gloria mówiła, że miasto otworzy ośrodek po usunięciu awarii. Spróbuję to przyspieszyć. No dobra. Podążać wzdłuż rur. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzą. Tylko na bieżąco skanować. Prowadzi do kanału! Co my tutaj mamy? Zapchane... śmieciami. Nic dziwnego, że rura pękła. Zebrałem śmieci, ale nadal nie ma wody. O, wiem jak to naprawić. Musisz znaleźć pompownię. Skąd to wiesz? W czwartej klasie miałem projekt oczyszczania rzek. Czyli rzeki są już czyste? No, na pewno czystsze. Ale nie kąp się w Hudson. No dobra, w każdym razie... Tak czy siak za tymi rurami musimy dalej podążać. Z czym nie powinno być problemu. I tutaj chyba znowu jest wyjście. Ganki. To ci sami goście, z którymi walczyłem w podstacji. Dobra, czaję napad na bank i podstację. Ale o co chodzi z Fist? To się okaże. Myślisz, że będzie się znów bawił w haracze? Jak się ty już zadomowi, to pewnie. Ale najpierw musi się ustawić. No i po to tu jesteśmy. Czekałem, aż przejdzie ten gość za skrzynki. Nieźle to wszystko wymyślił. Chyba, że nas złapią. Jak nas złapią, to milczymy. Szef nagradza lojalność. Chyba wiem, jak się nimi zająć nawet. Tylko najpierw jeszcze bym odwrócił uwagę. Wrzucanie śmieci do kanalizacji. Nie tak planowałem spędzać święta. Bez ja. Kto to w ogóle wymyślił? Kazali nam zamknąć to miejsce. Tommy miał pomysł z rurami. Chyba pracował przy ściekach. Ha! Ściekowy Tommy. No to ma nową ksywę. Uczciwym przestępcom coraz trudniej w tym mieście zarobić. Dobra, odwracamy uwagę. Nie przejdziesz? Jedna duża akcja i mnie tu nie ma. Chyba jest za daleko. To był szczur? Spróbujmy tam właśnie. Niech ten spider gość czegoś spróbuje. Chłopaki! Znalazłem sieci! To miasto jest stertą śmieci. Ale moją stertą. Coś tam jest! Co to było? Spider-Man, jesteś trupem! A to ich nie załatwiło od razu. Chodź tu! Myślałem, że jednak zdalna mina wystarczy, ale nie do końca. Uziemić go! Wszystkich nas nie położysz! Idealnie. Skopię ci dalej! Spróbuj! Ale wiecie, tak czy siak wolałem najpierw wysłuchać, co mają do powiedzenia. Dopiero zaatakować. Musisz włączyć pompę. Początkowo chciałem to przewrócić na nich, ale ostatecznie ruszyli się gdzieś i trochę mi to przeszkodziło. Hej, specu od rzek. Ciśnienie jest za wysokie. Pewnie majstrowali przy zaworach. Musisz je na nowo postawić. Jeden po drugim. Słyszałeś ich? Ich szef chce rozrabiać w Harlemie. Narkotyki, haracze. Czy ludzie nie mogą wpadać tu po prostu na dobre żarcie albo do muzeum? A tak z innej beczki. Zacząłeś już Jane Eyre na zajęcia pani Maler? Ostatnio w ogóle nie zaglądałem do książek. Żałuj. Właśnie skończyłem scenę ślubu. Po prostu... ciężko się oderwać. Czytasz to w tej chwili? Myślałem, że mi pomagasz. Pewnie, że pomagam. Jestem do twojej dyspozycji. Jak tylko skończę rozdział. 5 minut. Ej. Dobra, musimy się sami tym zająć. Za... śmietnikiem. Super. Przesuniemy to. No i teraz? O, zimno! Zimno, zimno, zimno! W
Dobra, jeszcze dwa zawory. Gdzie będzie bliżej? Może tutaj? Ja. Pytanie, czy w każdym przypadku dostęp będzie tak bezproblemowy? Ten ma wskaźnik ciśnienia. Pewnie jest stary. O kurna, kurna, kurna! Muszę użyć sieci! Wskaźnik ciśnienia musi być w samym środku, inaczej rury znów pękną. To jeszcze raz. Dobra, czyli czekamy. I teraz, jak jest na zielono. Mam dwa. Jeszcze jeden i będę mógł włączyć wodę. Czyli już tego nie muszę ruszać. Jest na odpowiednim poziomie. Ale dobrze wiedzieć, że tak to też tutaj działa. Możliwe, że w przypadku ostatniego zaworu jeszcze będziemy musieli o czymś dodatkowo pomyśleć. Zobaczymy. Oho. Ci kolesie są wszędzie. Szef, nieźle się ust... Hej, panowie! Uwaga! Powiecie mi, kto wami rządzi? Nie? No trudno. Idź tu po tobie, Spider-Manie! To jest prywatne przedsięwzięcie! Zjeżdżaj stąd! Nie chcesz kurzyć naszego szefa! Właśnie tak się płaci za wandalizm! Skrypt walki, a ty? Zostawcie Harlem w spokoju, to ja zostawię was! Może! Zawsze można zwiać! Będzie bo... Hej! Łap! Załatwię cię! A skąd ich się tu jeszcze tylu pojawiło? Chyba przyszli jeszcze dodatkowo. Jeden gdzieś tam z tyłu. Uśmiech! Teraz ciśnienie. No dobra. Ale tak się zastanawiałem, czy przy którymś zaworze nie będzie przypadkiem jakiejś obstawy i proszę. Powinno działać. Muszę włączyć wodę w pompowni. Hej, Ganki, zadzwonisz do władz? Niech przyślą kogoś do północnego domu opieki i go otworzą. Już się robi. Jestem mistrzem udawania dorosłego, zupełnie poważnego obywatela. W każdym razie, no my musimy tutaj dostać się. Koledzy znów dopisali. Muszę się ich pozbyć. No może po cichu, przynajmniej na początek. Tego możemy załatwić. Byłeś kiedyś odwiedzić nie szefa? Nie będziesz sprawiać no wiesz, w pacę. Nie ma odwiedzin. Kontaktujemy się z nim tylko przez tę kamerę w piwnicy. Dziwne, że może mieć kamerę w celi. Żartujesz? Opłacał większość strażników jeszcze zanim poszedł siedzieć. Może teraz odwrócimy uwagę. Ej! Mówcie, dla kogo pracujecie! Jeszcze czego? Kurde. Brać go! Ha! Opowiedzcie chociaż, gdzie go znajdę! Sam się z nim rozmówię! Uwaga! Jest w górze! Ale kurczę, przecież widzieliście, gdzie celowałem. A tymczasem trafiło mi w niego. Inaczej to sobie wyobrażałem tutaj. Skoro już jednak zostaliśmy wykryci, to teraz musimy sobie poradzić. Ale nie powinno być problemu i tak. Tam jeszcze są, szybko. Cholera, jest w powietrzu! Dobrze. I ten na dole. Jeszcze został. No i wszyscy. Hej! Udało mi się podsłuchać, że ich szef siedzi w tratwie. Okej. Może przynajmniej będziemy w stanie ukrócić jego kontakty z ludźmi na zewnątrz. Zobaczę, co da się zrobić. Muszę włączyć wodę. Tylko gdzie? Tutaj. Włączam wodę. Już. W samą porę. Inspektor właśnie dotarł do Fist.
Pewnie niedługo otworzą. Fajnie. Polecę tam. Upewnię się, że Glorii niczego nie brakuje. Znam powody, dla których ten szef uwziął się na Fist. Po pierwsze, ośrodek stoi na bardzo cennym gruncie. Po drugie, schronisko dla bezdomnych obniża poziom przestępczości. A jak chce być szefem gangu, musi mieć ludzi, którym będzie szefować. Właśnie. Ale na szczęście go powstrzymaliśmy. Ale ciekawe, teraz tutaj wchodzimy już jako Spider-Man, a nie jako Miles. Niecodzienny widok. Ten nowy? Cześć! O, Spider-Man, cześć! Zawsze miło widzieć jednego z was. A, tak, słuchaj, naprawiałem wodociągi i zauważyłem, że problemy miał też twój ośrodek. Już wszystko powinno być okej. Okay. To dzięki tobie? Właśnie był tu inspektor, już wszystko gra. Można już wrócić do środka. Spider-Manie, doskonałe wyczucie czasu. Nie wiem, jak długo byśmy jeszcze wytrzymali. Dziękuję. Hej, Gloria, tu Miles. Słyszałem, że znów się otworzyliście. Mieliśmy tu trochę pomocy. Od Spider-Mana. Dzięki, że wpadłeś. Ludzie w parku bardzo cię chwalili. Drobiazg. A teraz ciesz się przerwą świąteczną. Widzimy się, gdy zacznie się szkoła. Okej. Okay. Pa! Ale Miles z tym zmienianiem swojego głosu już po raz kolejny. Hej, rozmawiałem z miejscową artystką uliczną, Hayley. Podobno wie, gdzie ci niedoszli władcy Harlemu mają swoją bazę. O, świetnie! Gdzie ją znajdę? Pomaga w planowaniu Parady Trzech Króli. Napiszę przez apkę, jak tylko będzie wolna. W ogóle to już się poznaliście, przed wiecem. Artystka uliczna, używa migowego. A tak! Jest spoko. To czekam na wiadomość. Dobra, nara. A to faktycznie, już się spotkaliśmy i to nawet nie jeden raz, więc tutaj nie był to przypadek najwyraźniej. Teraz jako, że ukończyliśmy tę misję, to możemy sobie kolejny kostium odblokować. No i chyba zdecyduję się na ten animowany, bo zawsze się to fajnie prezentuje. Mieliśmy już coś podobnego w poprzednim Spider-Manie. Mocniejsze sieci. Przeciwnicy związani siecią potrzebują więcej czasu, by się oswobodzić. Tylko zamiast czego weźmiemy? Nie będzie zamiast tego, póki co. Lepiej wrócę do szukania Nuformu. Polecę do teatru. I fajnie właśnie ten animowany strój się wyróżnia na tle otoczenia, że tutaj mamy takie wszystko bardziej realne, a jednak sam Spider-Man jest właśnie jak prosto z jakiegoś filmu animowanego. Więc, skoro już tutaj jestem w okolicy, może byśmy sobie rozpoczęli tę aktywność, która ostatnio się odblokowała. Jest to kryjówka undergroundu. Mamy tutaj dwa dodatkowe cele. Traf 5 wrogów jadowitym ciosem i zadaj obrażenia 5 wrogom, ściągając na nich obiekty siecią. Dobra. Cześć, wujku! Co słychać? Hej, jak tam twój rzut z wyskoku? Jak ostatnio graliśmy, nie szło ci najlepiej. Ćwiczysz? Gram w szkole, ale muszę uważać przez to całe spajderowanie. Pewnie już zapomniałeś, czego cię uczyłem. Ustawienie stóp, równowaga, skok i wykończenie. A ty nie zapomniałeś, że mam teraz te moce? Nie miałbyś ze mną szans na boisku. O, chcesz to sprawdzić? Dawaj, staruszku! Ha! Obyś nie był mocny tylko w słowach. Przy najbliższej okazji rozłożę cię na łopatki. Ale ciekawe, czy rzeczywiście będziemy mieli okazję? No ja tymczasem muszę wejść tutaj, tylko tak, żeby mnie nie zauważyli, co? A prawdę mówiąc, z tej strony mogliby mnie zauważyć, więc trochę się obawiam. Chyba, że czekajcie, wyskoczymy sobie mocniej. I teraz tutaj na górę. Hej! Pamiętasz, jak mówiłem, że znam kogoś, kto bada sprawę dla Undergroundu? Mam ją na linii. Hej! Spider-Man? Jestem Danica Hart. Chcę nagrać podcast o Undergroundzie. Twój informatyk mówił, że masz z nimi problem. A! Wow! Lubię twój podcast. Właśnie jestem w ich kryjówce. Masz jakieś rady? Lubisz go?
Wow! Okej. Okay. Sorki. W kryjówkach jest cisza radiowa, więc policja nie może urządzić nalotu. Jeśli wyłączysz zagłuszacze, powiadomię o tym Glinę. Robi się. Dzięki za pomoc, Danika. Miasto powinno szykować się na fajerwerki. No proszę. Właściciel miał w oknie transparenty Rio Morales. Chciałem dostać. I dobrze. Mam dość polityków wtrącających się w nasze sprawy. Wilson Fisk nie musiał się tak z nimi użerać. Bo większość z nich miał w kieszeni. Ale to, że Danika jest tutaj naszą informatorką, to się nie spodziewałem. Śnieg jest brudny. Jak myślisz, co się stanie, gdy Roxon odpadnie? Zakładając, że kiedykolwiek naprawdę odpadnie. Jestem optymistką. Serio, jak myślisz? Zacznie się wyścig stulecia. Będziemy musieli zająć Harlem przed innymi. A potem zabrać się za resztę Manhattanu. Powinno pójść gładko. Roxon tak namieszał w Harlemie, że przyjmą nas z ulgą. Też bym tak myślał, gdyby nie ten nowy Spider-gość. Fisk chyba tam mieszka. Wyglądał jak płotka. Zawsze coś utrudnia robotę. No proszę, czyli nawet zdaję sobie sprawę, że nowy Spider-Man mieszka gdzieś w Harlemie. Na początek właśnie chciałem wam pokazać te rozmowy, a teraz witam was po cięciu, bo jeszcze się tu rozejrzałem, żeby zlokalizować te miejsca, przy których mogę zrzucić coś na przeciwników. Dlatego teraz się pokażemy i po prostu zwabimy wszystkich w jedno miejsce, tak żeby móc tutaj te dodatkowe cele w pierwszej kolejności zaliczyć, a później już się zabrać za właściwą walkę. No teraz się składa, że mamy idealnie całą grupę. Już 4 załatwiłem dzięki temu. Więc lećmy dalej, tylko że ciągle tutaj próbują mnie zaatakować. Ale spokojnie. Wystarczy, żeby jeszcze jeden był pod tym. I teraz. Tak jest. Kolejna sprawa to jadowity cios, który trzeba wykonać na 5 przeciwnikach w sumie. Oczywiście, żeby mieć dostępny jadowity cios, to też muszę sobie naładować najpierw. Powinno się udać wszystko ładnie. Ostrożnie tutaj. Okej, to już będzie 3 na 5. Lecimy dalej. Tak, żeby wyszło nienagannie wszystko. Możecie też uciekać, ludzie! Droga wolna! Jeszcze jeden. Proszę bardzo, dodatkowe cele są. Hej, pomimo ciszy radiowej, namierzyłam adres IP i znalazłam forum undergroundu. Po prostu złoto! Serio? Jakieś ciekawostki? Może jeszcze z początków? Chcieli stworzyć mafię. Napady, kradzieże. Potem postanowili wyrobić sobie imię, walcząc z silniejszymi, na przykład z wewnętrznymi demonami. A to też ciekawe, że Danika jeszcze nam przesyła informacje. Hej Danika! Jak potoczyły się sprawy po tym, jak zaatakowali demony? Gdy pojawił się oddech diabła, rozchorowało się tylu członków undergroundu, że musieli się wycofać. Demony zniknęły, gdy Lee poszedł siedzieć! Tak! Underground przejął ich teren bez walki. Nie ma tu żadnej sensacji. Wykorzystajmy teraz kamuflaż. Czy ktoś go widzi? Może się przemieścimy troszkę? Muszę się skupić. Damy radę! Okej, o to chodziło. I teraz. Załatwmy paru. Nie teraz! Trzymasz nas, Spider-Manie! Nie będziesz sprawiać problemów. To jest chyba dobra też taktyka, żeby od czasu do czasu odpalić kamuflaż. I dzięki temu możemy wykończyć przynajmniej tych przeciwników, którzy atakują nas z dystansu. Gio, jak tam? Hej! Niech ktoś sprawdzi, co u Gio, nie odpowiada! Wiedziałem, że się uda. Kapitanie. Dobra, tutaj też mamy po tej stronie jeszcze kogoś. Ale to już większe grupy, prawda? No, zastanawiam się teraz, jak do tego podejść. Może ty? Ludzie? Mam wrażenie, że to jest nawet lepsze teraz wyjście. Teraz wyglądasz tak niewinnie,
żeby od czasu do czasu odpalić kamuflaż i w ten sposób ich potraktować. Patrzcie, zaraz wszystkich załatwimy. Podejdźmy do tego. Niespodzianka, co? No i mamy jeszcze strzelca na górze. Spidermanie! To nie twoja... Okej. Chyba wszyscy. Teraz muszę znaleźć zagłuszacz. Kostium pomoże mi namierzyć przewody. Może zacznę od tych wystających kabli. Wystające kable, a to tutaj. No spoko. Czyli kable idą stąd, tak? I teraz musimy za nimi podążać do tego miejsca. Rzeczy demonów. Pewnie jakieś łupy. Muszę wyłączyć zagłuszacz. Hej, kryjówka już się nie ukryje. Super, to daję znać glinom. I biorę się za opisywanie konfliktu między Undergroundem a demonami. Dzięki, Spidermanie. Dobra, to spadam. Ale jeszcze tutaj. O, skrytka Undergroundu przy okazji. I patrzcie, parę rzeczy zbadać możemy. Maska demonów. Do dziś nienawidzę tego widoku. Miecz i tarcza na niewiele by się zdały w walce z dzisiejszym Undergroundem. No dobra, to mi się podoba, że nie tylko mamy tutaj samą walkę z tymi przeciwnikami, ale dodatkowo na koniec przynajmniej możemy jeszcze coś zbadać. Posłuchać jakichś uwag Milesa. A przy okazji w międzyczasie sama Danika też ma dla nas informacje. Tak więc to jest spoko naprawdę. Wrogich baz jest 6, więc to była pierwsza i na bieżąco jeszcze będziemy się zajmować kolejnymi. Tymczasem jako, że w tej okolicy to by było wszystko, jeszcze przeniosę się może tutaj w te rejony. Tylko czekajcie, może bardziej zacząć od tej strony. Tutaj mamy stację metra, z której moglibyśmy się też dostać do kolejnej kapsuły czasu. I w ten sposób też dostaniemy nowe żetony aktywności, które prędzej czy później wykorzystamy, chociażby na odblokowanie nowego stroju. Tak więc zobaczmy sobie tutaj. Jak się do tego dostać? Oto jest pytanie. No bo tutaj chyba nie dam rady nic zrobić, prawda? Przecież w żaden sposób tego nie zniszczę. Dobra wiadomość, kochani, Fist Północ staje na nogi. I zgadnijcie, czyja to zasługa. Tak jest, nowego Spidermana. Czym jeszcze ten facet się zajmuje? Stary trik z lewitującą fontanną. Okej, zaraz wam pokażę jeszcze to nagranie, tą audycję, ale najpierw zabierzmy to w takim razie. Voila! Finn uwielbiała te znikopisy. Mówiła, że niezależnie od tego, jak coś wygląda na powierzchni, pod spodem można się nieźle zaskoczyć. Wydrapywanka, a na niej wieża Avengersów, którą już widzieliśmy. I też w ramach wyjaśnienia, już tę wieżę oczywiście widzieliśmy w Spider-Manie z 2018 roku, bo widzę, że niektórzy byli zaskoczeni obecnością tej wieży, ale to nie jest nic nowego i też warto przypomnieć, że oczywiście nie mogliśmy wejść do tej wieży, tylko po prostu jest to budynek, na który możemy nawet się wdrapać, ale nic poza tym tak naprawdę. A tymczasem posłuchajmy tego nagrania Daniki. Dobra wiadomość, kochani, Fist Północ staje na nogi. I zgadnijcie, czyja to zasługa. Tak jest, nowego Spidermana. Czym jeszcze ten facet się zajmuje? Jeśli macie zdjęcia Spidermana sprzątającego ośrodek, wyślijcie je do mnie, a ja zamieszczę je na blogu. Do usłyszenia i pamiętajcie, że 10-minutowa drzemka da wam jakże potrzebny zastrzyk energii. Potrzebny zresztą nam wszystkim. Dobra, na razie. Danika chyba potrzebuje takiej właśnie 10-minutowej drzemki w tym momencie? Albo może dłuższej. Tymczasem modyfikacje kostiumu, coś się tutaj jeszcze pojawiło. Każde 6 trafienie w serii powoduje jadowite ogłuszenie wroga. No proszę. Aha, bo to jest do wykupienia. Masz dość środków, ale trzymamy jeszcze te środki. Chociażby na kolejne kostiumy też.
A jako, że je zbieramy, to i tutaj może jeszcze się wybierzemy po następne. Tak naprawdę tych kapsuł czasu już nie zostało za wiele, zaledwie 4, no więc mamy już prawie wszystkie. No ale na jeszcze jedną możemy sobie tutaj z tej strony pozwolić. To dzięki temu będziemy już mieli po raz kolejny kilkanaście tych żetonów, które następnie prędzej czy później wykorzystamy na nowe kostiumy. To chyba w tym kominie. Kiedy ją chowaliśmy, wiał silny wiatr. Prawie spadłem z budynku. No dobra, jeszcze chciałem to sprawdzić. Nie zdążyłem tylko przez to, że mieliśmy ten komentarz Milesa. O proszę, okulary pływackie rozszerzonej rzeczywistości. Finn wyposażyła swoje gogle w sonar i wyświetlacz. Nigdy nie lubiła z nikim przegrywać, a zwłaszcza ze mną. To taki mały przedsmak tego, co teraz kurczę ma tutaj Miles w postaci tych nowych technologii, jeśli chodzi o kostium. A i tutaj w ogóle się pojawiło kostium Milesa Moralesa z 2099 roku, czyli z osobnego tak naprawdę uniwersum, można powiedzieć, że też z osobnej rzeczywistości. Zwiększa ilość amunicji i wszystkich gadżetów o 1. Też ciekawa modyfikacja tutaj dostępna. Tymczasem jeszcze na koniec może pokażę wam kanały społecznościowe i to, co my tutaj mamy, bo trochę się znowu pojawiło nowych rzeczy od ostatniego razu. Roxxon Plaza w śniegu. Nawet na temat Fist, właśnie a propos tego zadania, którym się zajęliśmy dzisiaj. A poza tym podejrzewam, że powinno być też coś o tym, co ostatnio być może zrobiliśmy. Jeśli rzeczywiście tutaj ludzie to komentują, ale praktycznie co każdą misję fabularną możemy się spodziewać, że jest coś nowego. Tylko że tutaj też widzę już wzmianki o tej akcji na moście, czyli to są raczej rzeczy, które już wam pokazywałem. No dobrze, ja w takim razie się teraz z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!